Siemano, ja jestem Flotar, to jest dziewiąty odcinek z gry PixArk. Jak możecie zauważyć, troszkę się zmieniło oczywiście na moim świecie, tak jak jest to w każdym odcinku. Chociaż z tego, co czytałem komentarze, nie wszystkim się to podoba. Jakby wy, wy chcielibyście serię od A do Z, ale no, na przykład przez ostatnią godzinę, ponad godzinę, budowałem ten piękny mur. E, według mnie zarąbiście to wygląda. No i czy chcielibyście... O zobaczyć taki odcinek, w którym po prostu ten mur jest budowany nic więcej się kompletnie nie działo, nie wydaje mi się chyba, że są takie osoby, to napisz komentarz e, z, chęcią, z chęcią to przeczytam, z chęcią to sprawdzę no, ale mamy T-Rexa, e, którego nazwałem Thanos bo to będzie piękny, na pewno piękny T-Rex e, dość dużo strzał zeszło, ok? Dość dużo strzał zeszło, żebym e, w tamtej dziurze, jeżeli nie widzieliście najlepszego sposobu na oswojenie T-Rexa w tej grze, no to polecam sobie po prostu zobaczyć e, mo może już nie będę powtarzał, nie będę pokazywał tego. Zapraszam po do tamtego odcinka. O, w ogóle jajko Ptero. Czy jakiś Ptero mnie za chwilę zaatakuje? Przez to, że wziąłem jego jajko, chyba nie. Także jest naprawdę spoko. Dzisiaj na pewno będziemy chcieli sobie te nasze wszystkie zwierzątka przeprowadzić w drugą stronę w ogóle zaatakował Sauro, mój dom i wszystko mi zniszczył, praktycznie musiałem na szybko to um, no na, na szybko wszystko stawiać, bo był z tym, były z tym dość duże problemy. Mam dość o wiele więcej jajek, mam na przykład już jajko tego pająka, mam jajko, gdzieś mam Pireksa. Czekajcie, gdzieś mam jajko, to jest T-Rexa, e, czyli już pierwsze jajko się udało zdobyć z tego naszego e, t rexika Nie mam niestety kamienia, cały kamień praktycznie. Czekajcie, czy coś mam. Czekajcie, bo ja umarłem. Eee, już sobie wszystko przypominam. O nie, rzeczy straciłem, nie mówcie. Dobra, są tutaj rzeczy. E, szybko, 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 podnieś to. Take all. Dobra, mam rzeczy. E, ciekawostka. Oswoiłem sobie Ptero, chyba mam dwa nowe Ptero. No, z tego co wiem, tak, chyba mam dwa nowe Ptero, to jest Wywerna, 27 poziom, bardzo, no na pewno będę chciał jej, chciał jej troszkę więcej używać i mamy jeszcze drugie Ptero, którego nawet nie nazywałem, bo to jest tak zwany Ptero Samowiczy, który um, wiecie... Stracimy go, nie, nie będę naprawdę po nim płakał. To jest, to jest koszta, które są wliczone po prostu w użytkowanie, w użytkowanie tych stworów. Ale tak wygląda moja brama. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Według mnie wygląda po prostu zarąbiście. Na górze, jeżeli się przyjrzycie, to są takie barierki. Wydaje mi się, że to tak. Taki ładny efekt daje. To, jest, to nie jest największa brama, to jest drewniana brama, behemotowa. Jest jeszcze z tego, co widziałem, dokładnie Stone, ale nie mam odblokowanej jej, także no, muszę coś tutaj zrobić. Dzisiaj na pewno będę chciał przeprowadzić wszystkie dinozaury tutaj, na tą stronę, bo, 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 bo dlaczego nie? I drugą rzeczą, którą chciałbym zrobić, po prostu przygotowanie wszystkich dinozaurów może podekspienie jakiegoś dinozaura no co, coś na pewno sobie fajnego, coś dzisiaj sobie na pewno fajnego porobimy, także zostaw łapkę w górę, jeżeli chcesz więcej. Kolejny odcinek, jeżeli dobrze pójdzie, e, będzie jutro. Muszę na przykład na te dwa pancerniki sobie zrobić. O, chyba, chyba zaczyna się normalna pogoda, bo ten śnieg to jest taki średni. Tu mamy kolejnego Ptero, zastanawiam się, dobra, wezmę go w strzelę. E, ptero nigdy, nigdy nie jest za mało, jak to się mówi. Weźmy, wrzućmy mu jedzonko, mam jakieś e, potki na usypianie, Sleepy Potion powiem wam, że naprawdę mi pomogły, ale piękny T-Rex, naprawdę piękny T-Rex, e, w ostatnim tym się skończyły mi strzały, w ostatnim filmie na tym się kończył, także tak jak mówiłem już w tym odcinku mam oswojonego go. Piękny, tylko jest jeden problem. Wiecie, ja się nim jaram, wszystko spoko. I mówię, no dobra, to dzisiaj robimy odcinek, w którym sobie jeżdżę na T-Rexie i zabijam wszystkie potwory. Znaczy dinozaury. Tylko jest jeden malutki, taki malusieńki problem. Czekajcie, gdzie to jest? E, w sumie wpiszę sobie. E, Sarko... E, czekajcie, Ankylo, Terrorbird... Gdzie to jest? Mm, Industrial, Magic... Kurde, gdzie to było? T-Rex. Na 70. poziomie dopiero będę mógł jeździć na T-Rexie. Z tego, co pamiętam w Arku, było to o wiele, um, o wiele szybciej. Właśnie, ja będę chciał nowy dom budować. Dlatego też e, w sumie ju, już z tym domem nic nie robię. Wiecie co? Dodam sobie punkty w... Odporność, Ta, w odporność sobie damy 36 poziom. E, no, nie wiem, mało tego poziomu idzie, coraz mniej tego poziomu idzie. Spodziewałem się, że będzie, e, będzie troszkę lepiej wyglądało, bo chciałem już, wiecie, nowy dom sobie zrobić z kamienia. E, zrobić jeszcze nowe szafki, bo te są malutkie. Tutaj w tych szafkach nic nie ma. Dobra, weźmy sobie, e, stwórzmy siodła na, e, no co ja chcę stworzyć? Raptora, Angler. I ty załóż sobie ten delfinę, Karbo, metal... do, Dobra, Doe. I co czego ja potrzebuję? 20-20-20. Nie wiem czy mam drewno, ale spokojnie za chwilę. Za chwilę co sobie sprawdzimy, weźmiemy sobie tak. Nie no, drewno powinienem jakieś tam mieć. Z kamieniem, z tego co. Nie, dobra, tu mam już dirt, tak widzicie? A w dircie co mam? Nie mam nic. Bo mówię, jeden machnął po prostu ogonem ten Sarko. Czy jest Sarko? No ten po prostu duży dinozaur i po prostu rozwalił mi wszystko, co miałem w domu, dosłownie wszystko, chyba nawet łóżko mi rozwalił. Łóżko miałem w inwentory. sekunda sprawdzę. Tak, ja nie mam łóżka. A ja to łóżko... Chwila, ja dałem do jakiejś skrzyni chyba to łóżko, dobra, ja sobie będę musiał od razu to postawić, żeby nie było problemu. Czekajcie, stawiałem te skrzynie, tu mam do raptorka, którego trzeba będzie kiedyś oswoić, ale chwila, czy ja straciłem łóżko? Tu mamy pana parazaura. Właśnie parazaura nie ma, bo em, po prostu został zabity w tej walce z tym dużym. O Jezu, co ja... Nie, dobra, ja za chwilę usnę. O, ale to, to, to było głupie z mojej strony. No, to co zrobiłem? M Miejmy nadzieję, że te potki nie są aż takie silne i jednak, e, jednak uda mi się wytrwać. Teraz pójdźmy sobie po drewno szybko i zróbmy to te, ośrodek. Zróbmy te Halo, chcieliście normalny odcinek? Proszę bardzo, tak wygląda gra e, poza nagraniami. Czyli, czyli po prostu sobie robię różne rzeczy na spokojnie. Często sobie włączam jakiś podcast albo coś, coś po prostu, żeby mi w tle leciało. To jest naprawdę mm, fajna sprawa. I w ogóle e, chciałbym, chciałbym się was zapytać, jak, jak po prostu, jak podoba wam się ta forma odcinków. Czy chcecie, żebym wam pokazywał tylko te jakby najlepsze mięsko czy po prostu zwykłą grę i zawsze mówię, proszę o komentowanie, bo jest tak, że wiele osób, ja też się do nich zaliczam, że po prostu odpalamy sobie film, oglądamy go i wychodzimy jakby. Tam ktoś mówi, a został łapkę w górę, zostaw komentarz. To okej, okay, no, mo może sobie mówić, ale jakby nigdy z, tego, e, nigdy z tego nie korzystamy. A to jest naprawdę ważne, bo wyobraźcie sobie, że film ogląda 20 tysięcy osób, e, tak średnio jest pod Pixarkiem, a komentuje 100 osób. Rozumiecie, a reszta osób kompletnie nie ma, nie, nie ma głosu i często, często na przykład niektórym się może coś nie spodobać co zrobiłem, no ale nie, nie mam jakby od Was żadnego odezwu, dlatego e, jeżeli nigdy nie komentowałeś, to skomentuj e, film i po prostu. Na, napisz taka forma odcinków, się podoba, czyli bardziej luźna, czy chcesz, tak jak poprzedni odcinek, w którym oswajałem T-Rexa, bo e, nie, nie wiem, która, która forma po prostu będzie dla was e, bardziej atrakcyjna, żeby nie było, dla mnie to jest obojętne, totalnie obojętne. Ja mogę to nagrywać, mogę to. Oczywiście, tamte odcinki, um, te jakby wiecie, z T-Rexem i tak dalej, wymagają troszkę więcej ode mnie przygotowania, tutaj po prostu sobie odpalam i tyle, i przez. Ostatnie 7 minut sobie biegałem po prostu, bo chcę sprawdzić, jak się nazywają te doe. O, mogę stworzyć. Dobra, stwórzmy sobie dwa siodła i już będziemy mieli to z głowy. A te siodła. Przy... O, o, dlaczego robię te siodła? Bo chcę wbić poziom, ok? A to jest dobry dobry sposób, żeby po prostu sobie to porobić i tyle. Ok, mamy pierwszego pancernika. Nie, nie wiem w ogóle, czy on ma jakieś specjalne umiejętności poda, poza uderzeniem tym ogonem. E, będziemy musieli. Zabić tego dinozaura, niestety, bo z nim jest pewien problem. On jest niby fajny, nie, nie, niby wszystko jest spoko, ale on przeszkadza. I te jego ogony, dlatego też zbudowałem ten mur. Dlatego następny dom będzie gdzieś tutaj, albo tutaj, jeszcze nie mam pojęcia. W ogóle tutaj zacząłem budować taką jaskinię, ale też nie mam pojęcia, jak chcę, żeby to wyglądało. Tu to jest, to, to jest tyle rzeczy niewiadomych. Czekajcie, chyba będzie trzeba podkiedać dać temu Ptero. Okej, okay, dajmy mu jakieś. Dobra, parę potek, żeby wiecie, ko kolejne będzie, kolejne mięso armatnie, e, teraz ciebie weźmiemy, może za chwilę sobie przetestujemy pająka w akcji, no bo chciałbym przetestować T-Rexa, ale T-Rexa nie za bardzo będzie gdzie, no bo ja się boję, ja, i, wiecie, już tyle się męczyłem z tym T-Rexem, znaczy z pół godziny się męczyłem, no, no tam poprzedni odcinek, i e, w końcu udało się go do tej dziury dać, on jest jeszcze taki, taki średnio, średnio się nadaje do walki, według mnie ten T-Rex. Jeszcze, je, jeszcze potrzebuje troszkę wbić poziomu, a najlepsze jest to, że Thanosowi naszemu, e, poziom się wbija sam. My nic nie musimy tak naprawdę robić. Jasne, to jest dość, e, dość wolno się wbija, ale cały czas wystarczająco. Cały czas wystarczająco, żeby, no, żeby było warto. Czekajcie, idzie Tirek za mną? Idzie. Tylko żeby się nie zbagował, Proszę. Dobra. Tutaj, trajka mógłbym z, zostawić sobie mm, z drugiej strony. Właśnie. I pytanie do Was. Uwaga, uwaga, uwaga. Czy jesteście na to gotowi? Jesteście. Um, nie wiem, co zrobić. Tutaj, z tej strony, czy po prostu zostawić dostęp do morza, czy tam wody. Tylko z drugiej strony boję się, bo tu są piranie. Są jeszcze inne zwierzątka podwodne, których, no, których nie chciałbym spotykać. Boję się, że moje dinozaury po prostu coś im odwali i zaczną, zaczną być agresywne i zaczną po prostu wszystkich atakować. I wpierdzielą się do tej wody i no i będzie lipa ogólnie. Także nie wiem, nie, nie, nie wiem co z tym faktem zrobić za bardzo. Czekajcie, wilkor. Czekajcie, no, no wilkor. Aha, ja mogę na nim jeździć. Okej, okay, na tym wilkorze mogę jeździć, w sumie to jest. Mógłbym mu coś zwiększyć helfa. O kurde, ile on ma poziomów? O, ile on ma poziomów? Dobra. Wow, 58 poziom, wilczek. No, ostatnio też go oswoiliśmy. Nie wiem, to było z dwa odcinki temu czy coś takiego. Ja, teraz będę ja skolekcjonował. Wiecie, ja będę się bał tymi em, moimi stworzeniami oswojonymi gdziekolwiek wejść, bo. A, nie no, szkoda, Sz szkoda go trochę. Na przykład tymi. E, będę chciał iść na jakieś polowanie, ale musimy mieć. Eee, musimy mieć siodło. Sprawdzę w ogóle na jakim poziomie. Chyba na 40. Mm, shadow, nie, shadow, dobra, na 40. Ale w sumie to powinno być magic, bo to jest magiczna kreatura. Taka ciekawostka. Co, centaury. Eee, dobra, chodźcie. Enable, enable. Jednego mógłbym teoretycznie wypuścić, żeby po prostu sobie atakował wszystkie dinozaury, ale boję się, że zaatakuje tego. Dużego gościa. I z nim będzie z nim będzie problem. Także szeloby nie chowam. Będę musiał jeszcze jakoś, wiecie, ładnie ułożyć dinozaury i tak dalej, ale to wszystko, wszystko w swoim czasie. Dobra, mamy Pandorę mamy Tytana. Um, w sumie jakieś fajne nazwy, okej. Okay, uwaga, szukam fajnych nazw dla Kojota. Um, dla dwóch, dwóch pancerników. Mówię na nie pancerniki dlatego, że Kurus. Dziwnie brzmi ta nazwa po prostu. Żeby mieć wszystkie fajne ponazywane. Ptero tego nie nazywamy, bo to jest, tak jak mówiłem, no 14 poziom, czyli wiadomo jak skończy. Ale sobie mogę zrobić, e, mogę zrobić jakieś siodło, nawet dwa zrobimy siodła i będzie na tego nieoswojonego jeszcze. U, uh, akurat, powiem wam tak. Czyli one nie będą miały żadnych nazw, ale będą przynajmniej miały siodła. Ciekawie jestem ile już mam tych ptero. W mogłem to sprawdzić. Dobra, Ptero będziemy sobie trzymali, może w tym miejscu. Tylko fajnie, by było jakbym zaparkował, nie? Tymi Ptero jakoś. E, tutaj mamy latacza, czyli gościa, który, na którym nam jakoś tam zależy w miarę. E, Zwiększyłem mu, oczywiście, staminkę. Co jest? O, zbagował się. Ojku. Dobra, trzeba. Muszę wejść na wilka. Znaczy na kojota, przepraszam. Kojot też powinien otrzymać jakąś fajną nazwę. Uuu, ile jajek ptero, dziękuję. <grym> dziękuję zobaczcie, nie, nie mam nic kompletnie przeciwko temu. Dobra, fajnie jakby były inne kolory ptero, bo w sumie to jest jeden kolor i. no nie, nie, nie wygląda to jakoś super okazale. Tu jest do, jajko dodo, ale ten dodo nie jest zaswojony, także nie będziemy mu e, niczego kradli. Tu mamy oczywiście szelobę. Czy coś jeszcze zostało? Nie, tutaj jest ok. Mówię, ten dom na pewno będę chciał zburzyć, e, wybudować piękny, kamienny dom, bo chyba do metalu jeszcze nie mam za bardzo dostępu. Mm, właśnie, te szafki. Powiem wam, tak choruję na te szafki. Tak chcę, je, żeby były już, a jednocześnie ich nie ma. Ca cały czas tych szafek nie ma. Dobra, schowam sobie te jajka. Podobno nie, nie można jeszcze wykluwać e, z tego, co pisaliście. E, nie, mo nie można jeszcze. Name container banet World. Ej, to, to nie jest żadne. Nie wiem, jakie tutaj wykryli słowo dziwne. Dobra, wyląduj kolega. I zaraz się wprowadzam do. O! Coyote Dodo. Fajnie się tam zbagowaliście. E, zaraz go wprowadzamy do naszego pięknego miejsca. Które zawiera inne różnego rodzaju ptaki. Znaczy w sumie. Kurde, dlaczego one wszystkie latają? Zamiast po prostu sobie usiąść. Tak, bierzesz sobie siadasz. Dziękuję bardzo, jedzonko masz, masz. Ty też masz jedzenie na 100%. Więc o, o, o co im chodzi? Dobra, mamy 3, 4 ptero mamy. No, także to już robi się powoli z tego bardzo fajna, um, bardzo fajna armia dinozaurów. Które udało nam się oswoić. Okej, okay, oczywiście następnym krokiem y, będzie oswojenie na przykład um, orła. No, to orła też bym chciał. To by zwiększymy staminę, może coś z ciebie jeszcze będzie, zobaczymy. Czyli mamy cztery. E, cztery piękne ptero, dwa kojoty chyba. W ogóle nie dużo wilków mam, albo wilkopodobnych, e, wilkopodobnych rzeczy, znaczy stworów. Ok, zamknijmy tą bramę, a my ruszamy, pobawić się pająkiem. Ok, powiem wam, że nawet bije dość dużo, tylko będę musiał chyba mu zwiększyć troszkę HP. Bo z tym będzie pewien problem. Boję się po prostu, że on bardzo szybko zostanie zabity. Ile ekspo on dostaje? 76. A Sekunda. Co ty masz tutaj? Mięsa dużo. Hm. Wyrzucimy, żeby cię to za bardzo nie obciążało. I sobie po, pochodzimy pajączkiem. Może pójdziemy na ten super ekstra, zakazany biom. Czyli nie tutaj. Na zimowy, ok, idziemy sobie na zimowy biom. Jezu, ale wolny ten pająk. O, kojot. No, bije mocno. <grych> to trzeba mu przyznać, bije bardzo mocno. Tylko wiecie, żeby się nie okazało zaraz, że mocniej będzie bił niedźwiedź albo cokolwiek, co tutaj spotkamy, bo to, to nie będzie zbyt fajne, jeżeli stracę pająka w ten sposób. O, dobra, czas na test. Dwa, wow. Okej, okay, tam mamy, um, o kurde, mamy niedźwiedzia, dobra, czym powinienem, z czym powinienem zawalczyć? Z niedźwiedziem? Czekajcie, czy ja zamarzam? O kurde, HP mi spada, no dobra, wiecie co, musimy sobie wrócić i zmienić szybko ubranko. O nie, jestem w tym dole, w którym nie powinienem być, o tak, tak wygląda mur z góry. E, chciałem po prostu, na żeby na jednym poziomie był, o kurde, pajączku. Dobra, pająk żyje, wszystko jest z nim spoko. A my sobie zejdźmy. Tam w ogóle jest jajko. Ale nie. Z też nie wiem, czy bym sobie poradził. Trajk też ma bardzo, bardzo dużo HP. Weźmy sobie szybko... A, jest 4 stopnie. Aha, bo mi pokazuje, ile jest stopni. Dobra, dobra, dobra. Ja już wszystko rozumiem. Odłożę sobie to, co mi nie będzie raczej potrzebne. Mm, I ubranie... Tu jest. Pyk, pyk. Pek. 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 Dobra, to teraz trzeba sobie szybko to zamienić. i ja mam nadzieję, że jasne, będę miał o wiele mniejszego armora, ale przynajmniej będzie mi. Uh, będzie mi bardzo cieplutko. O. Za chwilę powinno się pokazać. O, jest ci za gorąco, bo znajdź chłodne miejsce. Właśnie, Emperor Skorpiona. W sumie Emperor Skorpiony nie są daleko. Także może nimi bym się zainteresował. Znowu to samo. Nie, w ogóle śnieg zbieram sobie. Fajna sprawa. Tylko nie, nie wiem, czy śnieg się tutaj na cokolwiek przydaje. Dobra, lecimy do góry. I może pójdziemy sobie od razu na tego dungeonika. Jak to zamarzam? Jest minus 10. Słuchajcie mi. Nie, nie, niech powie mi ktoś o co tutaj chodzi. Bo ja naprawdę tego nie rozumiem. Dobra, zawalczymy sobie z małpą. Tą małpę w ogóle można oswoić. E, ona jest przyjaźnie nastawiona teoretycznie. Znaczy, jeżeli do niej podejdziemy, to się okaże, że jednak nie jest przyjaźnie nastawiona. Gigantopitekus. Siema małpko. Okej. Okay. A, tak bije dość mocno. Ale... Zastanawiam sobie, kto, kto sobie lepiej poradzi. O, pa dobra, pa pająka już nie ma. Rip pająk! Tak. Zabił mi pająka. <grym> I po powiedzcie mi, no jak to... Jak to kurde działa? Że tak się dzieje. No nie, nie mam pająka, będę musiał kolejnego swoić. A człowiek myśli, że no już przezwyciężył te najgorsze... Najgorsze problemy. A tu się okazuje, że nie. W ogóle on ma bardzo mało HP. Tak. Zaczniesz uciekać? Dobra, gonisz mnie. Ojku, spierdziliłem sprawę. No, bo on się tutaj by zbagował, no. <laughs> nie pomyślałem. Sorki, nie pomyślałem, ale Gigantopitekus jest czymś, co moglibyśmy teoretycznie bardzo, bardzo łatwo, bardzo szybko zdobyć. Tylko, no, muszę tam. Będę musiał po prostu tam coś zrobić. Czyli dołożyć parę klocków. Dobra. Tyle mi powinno starczyć. Jeżeli go... No znaczy, on, on nie jest jakiś agresywny. Bo jeżeli mówię, do niego podejdziemy. To wtedy się okazuje, że on jest przyjaźnie nastawiony. Tylko właśnie ja tego nie rozumiem, bo ja do niego podszedłem, pokazało mi się to info, chyba, że do niego trzeba się skradać albo coś takiego. O! Patrzcie. Widzicie? Ma, macie, żeby go po prostu... Hops! Okej. Okay. No, o nie, zabijasz mnie, o nie, ale lipa. No, ale kolego, nie wiem czy ty wiesz, ale jesteś właśnie... Jesteś uwięziony. O kurde, dl dlaczego z tym łóżkiem to tak działa? Dobra, także teraz wrócimy sobie... Szybciutko po naszego kolegę. W którą stronę? Chyba tam powinienem iść. O kurde, tu są dwa wilki. Czyli będziemy musieli kompletnie inną drogę znowu obrać. A e, właśnie, mam to wiertło. Nie, nie wiem, czy wam pokazywałem. To wiertło tak kopię. Naprawdę bardzo fajna sprawa. Przez to w sumie bardzo szybko można surowce sobie ogarnąć. E, muszę odzyskać, odzyskać przedmioty. Małpka już na mnie będzie czekała. Mam nadzieję, że da się ją uśpić, a nie tylko... Mm oswoić ją w ten sposób, że daje się jej jedzenie. A może to polega na tym, że trzeba do niej podbiec, zanim ona się wkurzy i dać jej po prostu jedzonko i wtedy będzie wszystko ok. Hmm, o tym nie pomyślałem. Żeby tak do niej podejść. A zobaczcie, jak to wygląda pięknie. To znaczy, brama musi się załadować, sekunda. Uno sekunda. bum. O kurde, ale tu jest... No jeszcze jak ten domek zniknie, to już w ogóle będzie fajnie. Spokoj Triceratopsie, nie ruszam ci jajka. Easy, easy. Hmm, pająka sobie ja pewnie między odcinkami. W sumie mógłbym Wam pokazać, jak próbuję teraz, no, ale to jest dokładnie taka analogiczna sytuacja jak z tym. Eee, właśnie z. z małpką. O, tam jest niedźwiedź. Proszę, nie atakuj mnie. Ja tylko chcę sobie zebrać moje rzeczy. Dobra. Tylko. Wiecie, jaki jest minus? On ma mało HP. Zobaczcie. Te, te rzeczy. Oznaczałem, że on ma bardzo mało HP. I ja bym chciał go uśpić, ale nie, chciał, nie, nie chciałbym go zabijać. Uwaga, sobie sprawdzimy pewną rzecz. Okej, okay, można go oswoić. Tak przynajmniej mi gra po, powiedziała. Dobra, jeżeli go zabiję to i tak będzie chyba... Albo go zabiję, albo po prostu e, go oswoimy. Zobaczymy jak to będzie. Tam jest ten niedźwiedź, nie? Niedźwiedź też by się przydało oswoić bo niedźwiedź na pewno ma bardzo dużo HP. No i teraz polega to na tym po prostu, że strzelamy sobie i strzelamy i strzelamy i w końcu może się uśpi. Ale gdybym miał jagódki, to bym ci rzucił, ale mam tylko magiczne jagódki, a chyba ty takich nie jesz, kolega. Nie no, ja wiem, że w Arku Zwykłym, bo pewnie to, to też będziecie pisali, w Arku Zwykłym się oswajało je jakby... Um, nie atakując ich. To ty... o, ale widzicie? Chyba można w ten sposób też to zrobić. Taram! E, czekajcie. Tylko ja, ja chyba nie mogę go otworzyć. Tak, on jest. E, wiecie co? <laughs> co z tego, że go uśpiłem. No, ale. Mm, jednak go się oswaja normalnie. Ej, chwila, bo on wstanie zaraz. Dobra, bo zaraz on w stanie. Ehm, mieczyk. Kurde. Czego? Czego znowu ten? Mm, zakryć. Hmm. A 66 poziom, ale bym chciał. Takiego miśka. Misiu! O. O. o, -o mam przesranę. Dobra. Jestem <grym> gotowy. I skok. O kurde, misio, ja widzę, że mądry. No no misiu. Dobra, zbagował się, czyli za chwilę będzie, y, będzie chciał mnie znowu zaatakować. Tego na pewno się da w normalny sposób. Czekajcie, schowam łuk. Normal, dobra. Czyli tego, dobra, okej, okay, źle, źle podszedłem, myślałem, że oszukam grę, ale to jednak, je, jednak się nie da w inny sposób go ogarnąć, no ten się zbagował w ścianie, także też nie powinien e, stanowić jakiegoś wielkiego wyzwania, chyba że, okej, okay. hops, dobra, kolego, jesteś w pułapce, jezu, on go zjadł, w sumie mi pomógł, e, bardzo mi pomógł, dobra, 66 poziom, jeżeli jeżeli to się powiedzie, ile mam? 65 strzał, po, powinno być ok. To oswoimy sobie zamiast e, gigantopitekusa, to oswoimy sobie e, misia. Kurde. W sumie chciałem tamtego. tego. E, jakoś. No ten ma lepszy poziom, nie? Ten misio na pewno. I będzie jakąś rekompensatą za to, że. E, za to, że straciliśmy. Co straciliśmy? Aha, straciliśmy pająka więc coś za coś jak to się mówi. Postrzelamy sobie 50 strzał. Może bez cięcia żadnego to zrobię. Znaczy do momentu uśpienia nie no bo później e, później po prostu będę musiał go e, pilnować żeby nic mu się nie stało. Także do momentu uśpienia znowu, znowu jest to samo zamiast wam pokazać oswajanie to pokazam wam jak usypiam e, dinozaura. Więc chyba że dobra bo mam jeszcze lepszy pomysł jak go uśpimy teraz to zacznę, um, nie wiem, pokażę wam po prostu końcówkę jaką staję. W sumie powinienem to zrobić z t nie pomyślałem o tym. No ale następnym razem, następnym razem będę wiedział. Czyż co to ma tak naprawdę udowodnić? O, oswoiłem tego niedźwiedzia. No fajnie wyszło, dobra jest. Udało się. Um, czy mam jakieś mięso surowe? Niestety nie mam. Ale miałem prime meata. Czekajcie, może ten prime meat jeszcze, jeszcze jest tutaj, o kurde, 24 stopnie. No, przegrzewam się. E, dobra, polecimy sobie szybciutko. Sprawdzimy, czy w lodówce na no, 100% był. Jest. Szybko, 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 szybko. No, Prime meat. E, właśnie, skąd mam? T-Rex, jak zjadł tego sarko, czy jak on, jakkolwiek by się on nie nazywał, no to właśnie przez to. Te, tam mniej więcej e, znalazłem po prostu w brzuchu T-Rexa to. Okay? Proste, proste. Dobra, proszę. Ale mu powinno skoczyć to. Dobra, zobaczymy tylko, ile mu skoczy na jednego tego. W sumie przez ten czas pójdę się napić. Zobaczymy o ile mu skoczy i będę wiedział. No, będę wiedział, ile to się będzie oswajał. W sumie. No Prime Meat to jest jednak. Właśnie dla tych osób, które nie wiedzą, co to jest Prime Meat. To jest takie lepsze mięso. Szybciej się oswaja po prostu dinozaury i to się e, zdobywa właśnie z t z takich lepszych e, dinozaurów, które czy tam stworów, które będziemy spotykali po prostu e, w grze. Także ch chyba wyjaśniłem, co? To nieźle, wyjaśniłem, co to jest Prime pri, mate. Dobra, weźmiemy sobie jeszcze do parę. Troszkę mięska się przyda. Okej. Okay. I lecimy tam do góry zobaczyć, o ile skoczyło. I za chwilę zrobimy cięcie i później będzie po prostu koniec odcinka. Także szybko, e, szybko zobaczmy. O kurde, smok! Mnie lubimy smoków. No, to o tyle mu skoczyło. To jest dość dużo. Jak na 66 poziom, to jest naprawdę e, bardzo dużo. Także widzimy się dosłownie e, za chwilkę, jak już będzie końcówka. I będzie po prostu wstawał. Dobra, to powinna być już końcówka i lada moment, e, nasz Misio powinien zostać oswojony, uwaga, sprawdźmy sobie, chyba 70, tak, także za momencik dosłownie Misio wkroczy, dokładnie, już nawet mam dla niego nazwę, nazwiemy go Gwoli Bir, czyli postać z Lola właśnie, to jest taki Misio, ojeju, Ok, e, mój Ptero został zabity, nie, nie, nie wiem co tam się za błędy dzieje, aha, moja Wywerna została też zabita, Ok. bo właśnie był tutaj misio, który sobie krążył. I widzicie, to jest tak, to, to, to jest niestety tak, że próbujesz sobie oswoić coś, nie? Jest wszystko spoko, ale się okazuje, że jakby to powiedzieć, w międzyczasie po prostu coś się dzieje i tracisz trzy ptero, które udało ci się oswoić. No to jest super, to jest, to jest ja wiem wtedy, że gram w taką fajną grę, którą jest Pixark. Polecam każdemu oczywiście pograć sobie nie wiem, no ja tego nie rozumiem po prostu, dlaczego tak się, te, 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 tak się dzieje. Czy, czy to ma być śmieszne, czy zabawne? Zobaczcie. Specjalnie oswajałem te ptero przed odcinkami, i mówię, o, będzie mięso armatnie, no, no. i skończył się na tym, że naprawdę to było mięso armatnie. Bo. Bo tak, po prostu, bo misio zdecydował, a zejdę, będę musiał, wiecie co, zrobić chyba tam barierki na górze. Um, takie malutkie, fajne barierki, żeby nic po prostu się stamtąd, stamtąd nigdy już nie zeszło. Zobaczmy, co ten misio... a nie, dobra, to ptero. Tylko wiecie co, niby te ptero umarły, bardzo no, trudno się mówi, ale ja bym chciał odzyskać z nich dokładnie. <laughs> Jedyna rzecz, którą tak naprawdę bardzo z nich chciałem, czyli, e, czyli siodła dziękuję, ma, mamy, mamy dwa siodła bo trzeba będzie oswoić dwa kolejne ptero mam nadzieję, że przynajmniej Thanos został poziom e, dokładnie tak Thanosik ma poziom, weźmiemy zwiększmy mu troszkę, a tak ile, który ty masz, siódmy poziom także mamy Volibira, mamy Thanosa e, to by było wszystko w tym odcinku, zostawcie łapkę w górę, trzy łapki w górę, Każde, każda łapka w górę to po prostu e, dla jednego ptero, którego e, straciliśmy w dzisiejszej walce i dla pająka też możecie zostawić łapę w górę przynajmniej mamy tego pięknego M mamy tego pięknego Misia. Taki, taki plus przynajmniej tego odcinka. Także do zobaczenia. Cześć. Papa. Pa.